tym roku to z tymi maturami było też nieciekawie, bo tam były osoby, które zdały, nie zdały matury, przystąpiły do poprawki, a się okazało, że w trakcie odwołania, że zdały jednak tą maturę i to całkiem nieźle, o 70%, więc to już jest bardzo dobry wynik, natomiast na studia się nie dostały. Nie rozumiem tego naprawdę, ponieważ bo to jest też pytanie o kondycję całego systemu, tak, prawda? Cały system, tak, dokładnie. Tutaj dla mnie... Ja jestem zwolennikiem tego, że dziecko ma być kreatywne, twórcze. I jeżeli się rzuca taki temat, to on może pisać nawet z wymyśloną postać, tak? I wymyśloną ideę. A powinniśmy to uznać. A to jest, no, to jest kolejne zamykanie dzieci w pewne ramy młodzieży i masz napisać tyle słów, koniec i nie ma problemu. I ktoś sobie wymyślił, rzucił hasło i myśli, że reszta uczniów będzie odbierała temat tak samo jak on. Nie ma czegoś takiego. My uczymy się interpretacji własnej, a nie interpretacji twórcy zadania.